Dobrze, ja jeszcze wrócę do tego pytania, które się pojawiło. Więc wiem, że pani Justyna Piekarska, która jest archeologiem, to chyba jest jedyna osoba, która w Polsce napisała artykuł na ten temat i ona badała ruiny zamku w Radzyniu Chełmińskim. W tym artykule tak pisze, że takich cegieł znaleziono kilkanaście. Kilkanaście. Mówię, ja kilka zaledwie widziałem. Są też często ślady strycharskie też na cegłach. No i tak zwane też cegły palcówki. Rzeczywiście jak wyrabiano ręcznie cegłę, często gładzono ręką i zostały takie charakterystyczne ślady palców. No, Czy nawet odciski dłoni. zgadza się, W natomiast Moryniu taki mamy i też mamy jedną łapkę zwierzęcą też. Profesor Marian Arszyński, on pisał jakiś czas temu, taka książka się ukazała, wydana została przez muzeum w Malborku i on tam jednak, powiem szczerze, że ja też jestem mocno przekonany, że te cegły palcówki, no to wzięły się stąd, że jednak strycharz palcem, ręką wygładzał te cegły. Natomiast on bardzo mocno, że tak powiem, przeczy temu i twierdzi, że było specjalne narzędzie zwane strychulcem, które służyło do wygładzania tych cegieł i absolutnie nie ma możliwości, żeby te ślady powstały na skutek wykonania ich ręką. Nie wiem, czy tak. Ja myślę, że jednak ta ręka mogła jak najbardziej być takim. Znaczy często strychulec to był deseczka albo pręt, struna powiedzmy dosłownie. Odcinano nadmiar gliny. Natomiast być może te ślady od ręki powstawały w ten sposób, że jak wyjmowano tą surową cegłę z formy, wtedy kładziono na rękę i ona mogła się wtedy jakoś tam Być może odbić. To ja jest oczywiście znalazłam kilka takich przypuszczenie. cegieł, także na pewno to nie są ślady od jakiegoś takiego tkliwego narzędzia. To Tak, palce tak. idealnie No wchodzą w to widać zakończenie. dłoń, Tak, tak. zbyt nierówno, Mhm. żeby to było jakby narzędziem. Natomiast tak przyszło mi na myśl, że być może to miało też na celu zwiększenie jakby przyczepności zaprawy samej. Czyli celowo było robione, Że żeby było celowo, tak. nierówne. Nie wiem. Brawo, czy to tak było też na przykład, jak inne rzeczy znakowano w różny sposób w Słabo panią przeszłości. słychać. Słabo słychać. Przynajmniej. Halo, halo? No, problem jeszcze z tymi łapkami, odbiciami jest taki, że do wyschnięcia te cegły były poziomo układane Suszone. i później było, ja się tu troszkę może pokażę, one były poziomo do wyschnięcia układane i ewentualnie zwierzak mógł przejść po tej części szerszej i później też w budowlach używano ich, no, poziomo układano. Więc ich stosunkowo nie jest tak dużo, powiedzmy, tych odbić, co by może po rozebraniu gdzieś muru udało się więcej tego zdobyć. No to tak moja taka obserwacja. Zapewne, zapewne. Na forum archeolodzy.pl właśnie jest chyba kilka zdjęć takich gdzieś zrobionych w takich miejscach nietypowych, gdzie ktoś tam zerknął, gdzie zwykle wzrok nie sięga i chyba one potwierdzają to, co pan tutaj mówi, że czasem występują w takich miejscach no nieeksponowanych, to co znaczyć może, że jednak nie zawsze widzimy, prawda? Że gdzieś tam ta wozówka mogła być z drugiej strony też występuje czy główka, prawda? No wiadomo, z dwóch stron wozówki, z dwóch stron główki, więc bardzo prawdopodobne, że tak właśnie jest. Jak tutaj pan powiedział, że jest ich znacznie więcej. Proszę państwa, czy są jeszcze jakieś pytania, sugestie, wnioski? Trochę nam się przedłużyło, bo ja tak sobie tam założyłem 2 godziny, ale cieszę się niezmiernie. Skoro nie ma pytań, nie z tego się cieszę, tylko z tego, że udało się spotkać w takim fajnym gronie, bo mi takie spotkanie się marzyło od dawna, tak naprawdę na żywca mi się marzyło, na żywo,
Bardzo mi zależało i chciałbym kiedyś, nie wiem, jakieś pieniądze skądś, jakiś grant napisać, żeby dostać pieniądze na spotkanie na żywo, sobie w takiej formie, jak dzisiaj rozmawialiśmy, pogawędzić, może ktoś więcej, bo tak naprawdę miałem okazję korzystać tak naprawdę z większości tego, co gdzie, tych materiałów, o których tutaj była mowa. To znaczy, co mam na myśli? Strażnicy czasu.pl, sporo tych kościołów, właśnie nie widziałem chyba żadnego na oczy na żywo, ale wykorzystałem kiedyś w jakimś artykule, gdzieś tam podając oczywiście, skąd one pochodziły. Więc to dla mnie bardzo cenne, że ja w ogóle się dowiedziałem, że gdzieś tam na południu są ludzie, których to interesuje. To jest bardzo ważne, że ktoś się tym zajmuje. Mnie to cieszy. Jeżeli chodzi o księdza Sławka, to kiedyś, jak trafiłem najpierw właśnie na jakieś forum, chyba na Eksploracja, to gdzieś tam widziałem, że ksiądz chyba zabierał głos w dyskusji właśnie z panią. Też o dołkach. Tak, w kontekście dołków to było. No, a ja do tej dyskusji właściwie dołączyłem już tak jakby po tym, jak ten boom minął, gdzieś tam raz na pół roku ktoś się odezwał. No ale gdzieś tam podążałem tym śladem i w końcu te drogi się skrzyżowały. A pani Joanny artykuł tak naprawdę odkryłem całkiem niedawno, bo przyznam szczerze, chyba 3 lata temu i wcześniej go nie czytałem. I to nie wiem, jak to się zdarzyło, ale nie wiedziałem o jego istnieniu. A jak się dowiedziałem, no to mi się tak zamarzyło, żeby się spotkać właśnie z państwem. Także dziękuję, że poświęciliście swój cenny czas. To poprosimy o linki jeszcze do tego artykułu i do tego doktoratu, jeżeli można. No dobrze, już sobie zapisuję, ale jakbym zapomniał, ale nie zapomnę, ale gdyby, no to proszę mnie tam prześladować jak najbardziej. Także jeszcze na koniec powiem, że no, było takich dwóch badaczy, ja to pisałem, Janusz Hochleitner, który napisał kilka artykułów na temat śladów. No i nieszczęśliwie zmarł niespodziewanie bardzo w sierpniu 2018 roku, ile pamiętam. I Andrzej Miec, który praktycznie tutaj i pani Joanna też powoływała się, widziałem częściowo na jego literaturę. I tak naprawdę on od roku 1977 inwentaryzował te ślady. Ja osobiście korzystałem z jego fiszek, pojechałem do niego do domu, żona mi udostępniła te materiały. To niesamowite jest. On jeździł, miał takie tradycyjne fiszki, pisał, nie robił praktycznie zdjęć w tamtych czasach, w latach 70., 80., nieliczne, tam chyba 5 czy 6 zdjęć jest. No to jest ciekawe zagadnienie. Tyle z mojej strony. Także jeszcze raz dziękuję bardzo i postaram się to wszystko, co powiedzieliśmy, wrzucić w kilku takich częściach na YouTube'a, na taki profil, który tutaj z żoną mamy, ale on nie jest związany w ogóle z historią. Natomiast różne ciekawe rzeczy wrzucamy i prześlę link, jeżeli Państwo będą zainteresowani, to sobie mogą obejrzeć, udostępnić, nie wiem, jakoś tam wykorzystać. Także dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy również. Dziękujemy Dobranoc. bardzo. Dobranoc. Rano. Dobranoc. Dziękuję za zaproszenie. Miło było. Do zobaczenia. Do Do usłyszenia. zobaczenia. Do zobaczenia. Do Dziękuję. zobaczenia. A panie Sewerynie, ja zachęcam do konferencji, tak przy okazji, na przykład. Czy pan jest jakoś zawieszony zawodowo gdzieś teraz w ogóle? Ja powiem tak. Znaczy na uczelni, na uczelni, Nie, o na. na uczelni do tego zrobiłem ten doktorat, ale nie, nigdy nie pracowałem na uczelni, jestem nauczycielem w szkole podstawowej. No, a tam czasem sobie coś skrobi, piszę i takie właśnie. No. I właśnie, jak powtarzam się, miałem takie marzenie i chciałem je spełnić i spełniłem. Ale No super. dziękuję za zaproszenie. Może będzie okazja się jeszcze spotkać się na żywo, gdzieś tam tak naukowo. Ale w tej formie takiej, jak dziś rozmawialiśmy, takiej popularnej, bardzo mi to się podoba. Bardzo mi to się podoba. To To było bardzo sympatycznie. można popełniać błędy, przejęzyczać się, snuć hipotezy i każdy to rozumie. Tak, tak, tak. Bardzo sympatycznie było. Ja się nawet nie stresowałam specjalnie. Zawsze się Świetnie. stresuję przy wystąpieniach. Także dziękuję bardzo. Dobranoc wszystkim. Do Dobranoc. usłyszenia, do Do usłyszenia. zobaczenia. Ja się ostatni rozłączę. Ja ostatni się rozłączę. Chyba, że ktoś jeszcze coś będzie. Także, jeżeli ktoś już czuje potrzebę, proszę się rozłączać. Ja ostatni się rozłączę.
Dziękuję jeszcze raz. Dzięki.